Jest, tak. Dobra. Dobrze, pytanie dotyczyło tak zwanego dyskursu z Góry Oliwnej, jak to się nazywa, uczenie. To znaczy tego wykładu, który Pan Jezus uczniom udzielił, odpowiadając na ich kilka pytań, które mu zadali. I te pytania są zadane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Może zacznę od tego. To jest początek, czyli wersety może od pierwszego do trzeciego. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. I zaczyna później wykład. Pytania, które zadają uczniowie, są trzy. Kiedy to się stanie? Co się kiedy stanie? To, co Pan Jezus przed chwilą powiedział. Nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Czyli kiedy zostanie zburzona świątynia? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie: jaki będzie znak Twego przyjścia? Trzecie pytanie: jaki będzie znak końca wieku? Nie końca świata, tylko końca ery, która jest poprzedza erę mesjańską. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. I to, co Pan Jezus mówi, czyli odpowiedzi na wszystkie trzy pytania pełne, a nawet jeszcze z pewnym bonusem, są opisane w Ewangeliach synoptycznych, ale we wszystkich trzech. Nie tylko w Mateuszu. I trzeba sobie otworzyć trzy fragmenty, żeby zobaczyć, w jaki sposób to się uzupełnia wszystko. Bo tak jak zresztą w Ewangeliach jest często, że pewne opisy, pewne teksty są komplementarne, to znaczy, że one się po prostu nawzajem uzupełniają. I trzy fragmenty, które tutaj będą komplementarne właśnie, to jest fragment Ewangelii Mateusza od drugiego wersetu do wersetu 44. Ewangelia Marka od 13 rozdział, wersety 1-37 i Łukasz, 21 rozdział, wersety 7-36. I teraz przyjrzyjmy się na początek Ewangelii Łukasza, co tam jest napisane. Czyli 21 rozdział Ewangelii Łukasza. Łukasz 21 jest. I przyjrzyjmy się fragmentom. Może zacznijmy od 21 rozdziału, od 7 wersetu, kiedy uczniowie pytają się, kiedy to będzie, jaki będzie znak, gdy to nastąpi. I to jest pytanie, które następuje w wyniku tego, co przed chwilą Pan Jezus powiedział. Przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Teraz następuje pytanie uczniów. Zapytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy to będzie, jaki będzie znak, kiedy to nastąpi. I wtedy Pan Jezus mówi coś takiego na początku, od 8 wersetu. Baczcie, aby nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi się stać najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu, i będą wielkie trzęsienia ziemi, i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. I teraz werset 12. Lecz zanim się to wszystko stanie, zanim podniosą na was swe ręce i prześladować was będą,
i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niechaj nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. I zobaczcie, co się tutaj, co Pan Jezus mówi. Najpierw mówi tak, od 12 wersetu mówi tak, zanim to wszystko nastąpi. Zanim. Czyli zacznie się od czegoś, co opisuje od wersetu 12. Zacznie się od tego, że będziecie wydawani, prześladowani, będziecie wydawani do synagog, więzień, wodzeni przez królów i namiestników i to da wam sposobność do złożenia świadectwa. Komu? Im. Tym, do których mówi. Dam wam mądrość, które nie będą mogli się oprzeć. Rzeczywiście tak było, bo czytamy w Dziejach Apostolskich, co się działo i jak apostołowie byli obdarzeni tą mądrością. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Czyli to jest jeszcze czas o tym, kiedy oni nie będą umierali śmiercią męczeńską. Dalej, gdy zaś i życie Jerozolimy otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Czyli to, co Pan Jezus mówi w wersetach od 12 do 20, dotyczy tego okresu, który będzie przed zburzeniem Jerozolimy. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę, to wtedy otoczoną przez wojska, to wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. I teraz bardzo ciekawa rzecz, to jest taki fakt historyczny, którego może nie znacie. To proroctwo wypełniło się dokładnie co do joty. Znakiem zburzenia świątyni miało być, a oni się pytali o znak. Znakiem zburzenia świątyni, oprócz tego, że będą wodzeni, że będą otrzymują mądrość i włos im z głowy nie spadnie, to znakiem będzie otoczenie Jerozolimy przez wojska. I wtedy, kiedy Jerozolima będzie otoczona przez wojska, to oni mają uciekać, dlatego że wtedy Jerozolima zostanie zburzona. I sytuacja była taka, że w 66 roku naszej ery, podczas pierwszego powstania żydowskiego, gubernator, który się nazywał Cestius Gallus, otoczył Jerozolimę wojskiem. I stało się coś bardzo dziwnego. Bo gość otoczył Jerozolimę wojskiem, już miał do niej wejść, po czym z niezrozumiałych powodów dla historyków do dziś zarządził odwrót i nie wszedł do miasta. I wtedy, kiedy Jerozolima była otoczona wojskiem, uczniowie zobaczyli, że właśnie wypełnia się słowo Pana Jezusa i że należy uciekać. W związku z tym, co zrobili? Uciekli. Wycofali się do Pelli, a Cestius Gallus nagle wycofał się do Cezarei. Kto będzie chciał, to mogę podać link do całej historii, która jest opisana. Chronologia tej wojny w tym momencie, żebyście mogli sobie zobaczyć, że ja nic nie wymyśliłem. Po prostu jest. Proszę? Po angielsku. Niestety, te materiały jeszcze nie są przetłumaczone, ale tak dokładnie było. I później, po jakimś czasie, w
wojska wróciły do, jak wiadomo, do Jerozolimy i tym razem ją zburzyły. Ale wtedy już nie było uczniów w Jerozolimie. Czyli znak zburzenia Jerozolimy był właśnie dokładnie taki. Otoczenie Jerozolimy przez wojska. To proroctwo już się wypełniło. Następnie Jerozolima została zburzona. I co Pan Jezus dalej mówi? Niech mieszkańcy Judei uciekają w góry, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem Izraela. To będą dni odpłaty za to, co zrobili. I za to, że się zbuntowali przeciwko Bogu. I za to, że to pokolenie nie przyjęło Mesjasza. To rzeczywiście były dni odpłaty. Zresztą chcę wam powiedzieć, że Jerozolima i świątynia w 70 roku zostały zburzone dokładnie tego samego dnia kalendarzowego, co świątynia zburzona przez Nebukadnezara. Nie pamiętam dokładnie, prawdopodobnie to jest Abib miesiąc, ale Żydzi mają nawet święto na ten temat i opłakują Jerozolimę. Natomiast jeżeli pewne rzeczy się dzieją, u Boga nie ma przypadków. Dokładnie ten sam dzień roku zburzenie jednej świątyni i drugiej świątyni. I teraz dalej, 24 rozdział Łukasza. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. Czyli Jezus mówi o tym momencie, kiedy Jerozolima została zburzona, a następnie Izrael został uprowadzony do wszystkich narodów, czyli przed rozproszeniem. Następnie Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Czyli wejdą. Jerozolima zawsze była miastem świętym, prawda? To było miejsce, w którym Bóg powiedział, tam będzie moje imię, to będzie miejsce święte i tak dalej. I Jerozolima będzie od tamtego czasu, Jerozolima była deptana przez pogan, od tamtego czasu rządzili w niej poganie, weszli tam poganie i tam się działy rzeczy i nadal się zresztą dzieją przecież. Na w sumie jednym z najważniejszych miejsc, gdzie jest wzgórze świątynne, stoi pogańska świątynia, prawda? Jerozolima będzie deptana przez pogan, jeszcze nie skończyli jej deptać, że tak powiem, i będzie deptana aż do momentu, kiedy się wypełnią czasy pogan. A wypełnią się czasy pogan wtedy, kiedy ostatni z pogan się nawróci. I wtedy Pan Jezus będzie działał już bezpośrednio w Izraelu, dla Izraela, i wtedy zaczną się dziać te rzeczy w Jerozolimie, o których są, mówią rozdziały bodajże 16-17 w Objawieniu. I jeszcze prorocy mówią, i Zachariasz mówi o tym, i Joel bodajże, i Malachiasz. Także to jest znak, który poprzedzał i oznaczał zburzenie świątyni. Natomiast w Marku, czyli w Ewangelii Marka i w Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi o czymś innym. On odpowiada tam na pytania, które dotyczą przyszłości, czyli tego, co będzie się działo w czasach ostatecznych. I bardzo interesujące jest to, czego nie ma w Ewangelii Łukasza, a co jest w Ewangelii Marka i Mateusza. Jeżeli byśmy wrócili do Ewangelii Mateusza, i ten początek, kiedy Pan Jezus też mówi w Łukaszu, bo taka jest ten wstęp do tego, co Pan Jezus mówi o tym, co się będzie działo przy zburzeniu Jerozolimy. Mówi, że będą wieści wojenne o wojnach i rozruchach, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu i będą trzęsienie ziemi i tak dalej. Lecz zanim to się wszystko stanie, czyli to będzie potem. Do tego nawiązuje i Mateusz, i Marek, i dokładnie pisze o tym Mateusz. Czyli wracamy do Ewangelii Mateusza, 24. I czytamy. 6 werset i dalej. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu,
I będzie mór i głód, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Tu jest dosyć ważna sprawa. Otóż określenie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu to jest hebrajski idiom, który oznacza wojnę totalną. I stosowali go rabini na pewno w dwóch księgach, to znaczy w Zohar Hadasz i w Bereshit Rabba. Jakby ktoś to chciał sprawdzić, proszę bardzo. Tam jest to napisane w taki sam sposób. Nawet, słuchajcie, rabini w tych księgach talmudycznych mówili, że jeżeli coś takiego zacznie się dziać, to wtedy zacznijcie śledzić kroki Mesjasza. Ciekawa rzecz. Nienatchnione, ale jednak ciekawe. Boleści, o których tutaj jest napisane, że to wszystko dopiero początek boleści, to dosłownie są tak zwane bóle porodowe. To znaczy, że to jest początek czegoś, co będzie coraz bardziej intensywne. Tak jak bóle porodowe. Że jest początek łagodny, a potem coraz bardziej. Czyli będzie pewien okres rzeczy, wydarzeń, które będą coraz bardziej intensywne. Czyli będzie wojna totalna i będzie coraz bardziej intensywne rzeczy będą się działy, takie jak głód, mór i trzęsienia ziemi. No i trudno sobie nie skojarzyć tego z tym, że dzieją się pewne rzeczy po prostu bardzo intensywnie. Wojny totalne na taką skalę, na jakiej wtedy jeszcze nie było i nikt nawet sobie o tym przecież jeszcze nie myślał. I po tym wszystkim, co stanie się początkiem boleści, wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I to już są czasy ostateczne. Tak. To już są czasy ostateczne. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest kwestia Izraela, który będzie wtedy prześladowany i ludzi, którzy się nawrócą w czasie wielkiego ucisku. I wtedy ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni. Dlatego, że przyjdzie Pan Jezus. Dlatego Daniel mówił, że błogosławiony ten, kto wytrwa do 1300 bodajże 35 dni. Prawda? I pewne fragmenty, pewne cytaty wyrwane z kontekstu są nam bardzo dobrze znane, bo kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Czyli to odnosimy do nas. No i w pewnym sensie to jest prawda, nie? No bo każdy z nas musi wytrwać do końca, aż Pan go weźmie albo przyjdzie po Kościół. Ale w kontekście ten fragment, ten werset mówi o ludziach, którzy wytrwają do końca wielkiego ucisku. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kiedy będzie głoszona Ewangelia po całej ziemi? W czasie wielkiego ucisku. 144 tysiące Żydów będzie głosić Ewangelię. Aniołowie będą głosić Ewangelię. Ludzie, którzy się wtedy nawrócą, będą głosić Ewangelię. I wtedy Ewangelia będzie głoszona całemu światu. Wtedy. Nawet ten anioł, który jest opisany w 14 rozdziale objawienia, tam po prostu już nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie słyszał Ewangelii. I teraz ten fragment też niektórym chrześcijanom służy do tego, żeby powiedzieć, my pójdziemy na cały świat i będziemy głosić Ewangelię, bo jak do końca cały świat usłyszy Ewangelię teraz, to coś przyspieszymy. Nieprawda. Mamy iść i głosić wszelkiemu stworzeniu. Dobrze, okej. Okay. Ale ten fragment mówi o innym zupełnie okresie historycznym. Czyli ci ludzie wtedy, jak wytrwają do końca, to będą zbawieni przez co? Przez to, że przyjdzie Pan Jezus w ciele z Kościołem. W chwale. I będzie ta Ewangelia o Królestwie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, właśnie, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Wy, jeżeli ujrzycie w świątyni, no to jeżeli ktoś ma ujrzeć w świątyni, to Żydzi, nie? I musi być świątynia.
I jeżeli to jest dokładnie to, o czym przepowiedział prorok Daniel, to znaczy, że to jest ten siedmioletni okres, o którym mówiliśmy, prawda? W połowie siedmioletniego okresu przepowiedzianego przez Daniela zostanie ustawiona obrzydliwość spustoszenia, antychryst wejdzie do miejsca najświętszego, ogłosi się Bogiem. I wtedy otworzą się oczy Izraela. Wtedy zobaczą, że to fałszywy Mesjasz. I on zacznie wtedy prześladować naród żydowski. A więc jeżeli zobaczycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. I to już dotyczy dokładnie drugiej połowy wielkiego ucisku tak zwanego. Czyli od momentu, kiedy Izraelowi otworzą się oczy i zobaczą, że fałszywy Mesjasz, antychryst jest fałszywym Mesjaszem, do momentu, kiedy zakończy się ucisk Izraela przez tegoż fałszywego Mesjasza, czyli antychrysta. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby wziąć coś z domu swego. Kto jest na roli, niech nie wraca, by zachować swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. No to jasna sprawa, prawda? Mowa jest do Żydów. Dlaczego kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach biada? No będzie trudność z uciekaniem. Przede wszystkim dlatego, ja wam mówiłem o tej rzece, która tam była, ten Wadi al-Arish. Tak zwane wadisy to są te rzeki, które są okresowe i one zimą zamieniają się w rwące potoki. Dlatego biada, mówcie się tylko, żeby to nie było wtedy. Dlatego, że jeżeli to będzie na przykład latem albo wiosną, to jeszcze uciekniecie, przejdziecie przez to. Ale jeżeli traficie na taką rzekę w zimie, to będzie gorzej. No. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. To też się odnosi do tego, co się będzie działo w czasach ostatecznych. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Znowu mamy tą samą sprawę. Tu z kolei chrześcijanie włączają sobie stary ten model myślenia i mówią tak, no wybrani to znaczy my, chrześcijanie. Czyli będzie prześladowanie Kościoła, bo mowa o wybranych. A ty już kilka razy mówiliśmy o tym, że wybrani w kontekście eschatologicznym to jest naród Izraela. Czyli aby, o ile można, zwieść i Izraela. O to przepowiedziałem wam. Gdyby więc powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. I teraz, jaki będzie znak twego przyjścia? Cały czas była mowa o tym, jaki będzie znak końca wieku, a teraz, jaki będzie znak twego przyjścia? Jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tak. To nie będzie tak, że on przyjdzie cichcem. I dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli by ktoś wam powiedział, jest na pustyni, to nie wychodźcie, w kryjówce jest, czyli przyszedł potajemnie, też nie idźcie. Dlatego, że jak Pan Jezus przyjdzie, to wszyscy o tym będą wiedzieli. Cały świat. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, czyli po wielkim ucisku, tak? Po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wszyscy ujrzą. Znak będzie. My nie wiemy, jaki to będzie znak. Wiemy, że to będzie wiadomo, że to On. I to jest wszystko, co można na ten temat powiedzieć. A to To jest tak, że jest taki fragment, który to troszeczkę rozszerza i to jest Łukasz 17:37. I akurat w Łukaszu, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 17 Pan Jezus mówi o
pewnym momencie zaczyna mówić o pochwyceniu Kościoła od 26 wersetu. Jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i tak dalej. Mówiliśmy na ten temat już. Jak było za dni Lota, wszystko będzie normalnie. Jedli, pili, sprzedawali, kupowali. Wyszedł Lot z Sodomy, spadł ogień. To samo było z Noem, został do Arki wzięty, przyszedł sąd. I teraz na końcu tego rozdziału Pan Jezus mówi o czym? Tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając mówią do Niego: gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich: gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Teraz tak, jak czytamy ten fragment najnormalniej w świecie, po kolei, bez żadnych wielkich udziwnień, to ja rozumiem to w ten sposób. Pan Jezus mówi tak: jeden będzie wzięty, drugi będzie zostanie, jedna będzie pochwycona, druga zostanie. I teraz oni zadają pytanie: gdzie, Panie? To ja rozumiem, gdzie zostanie? No, dalej jest tak. Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Gdzie zostanie padlina? Czy padlina zostanie pochwycona? Jeżeli mowa o padlinie, to zostaną ci, na których rzucą się sępy. A sępy rzucą się na tych, którzy nie uwierzyli i którzy będą podlegać wpływowi Antychrysta. I on ich po prostu do końca wykorzysta. I ja to sobie tak kojarzę, że po prostu... Ale to nie jest mowa o pochwyceniu Kościoła. Jeżeli jest mowa o tym, że jedni zostaną, a drudzy zostaną wzięci, jeżeli zostaną pewni ludzie tak, jak zostanie padlina, to znaczy, że oni zostaną na żer. Ja rozumiem, że oni zostaną na żer dla tych, którzy będą ich potem, że tak powiem, konsumować. Być może w duchowym właśnie sensie, albo w sensie tym, że wykorzystają wszystkich, którzy zostaną, bo nie uwierzyli. Tylko jeżeli teraz patrząc na ten cały problem, co mówiłeś, mówiłeś, że tutaj jest mowa o już o tym czasie Żydów, ucisku, to w tej sytuacji, dlatego mówię o Mateuszu teraz. A ja mówię o Łukaszu. Dobrze, ale mówię, że rozszerza to jest Mateusza, więc... Tam też jest ten fragment, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Więc jakby tamten fragment pokazuje, że to nie jest czas złamania Kościoła, nie? Tak, Mateusz nie, oczywiście. W Łukaszu jest na temat pochwycenia Kościoła. Ja się próbuję odnieść do tego, co jest napisane o tej padlinie i sępach w innym miejscu. Bo próbuję jakoś znaleźć, że tak powiem, fragment, który by nas mógł kierować, o co tu może chodzić. Bo wyraźnie w Łukaszu jest napisane, że padliną są ludzie, którzy zostaną pozostawieni, a nie pochwyceni. Czyli to samo znaczenie prawdopodobnie odnosi się do tych ludzi, którzy będą padliną wtedy, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy. Tak mi się wydaje, bo nie mam, że tak powiem, innego pomysłu. Ja rozumiem, nie? Bo ja też kiedyś zastanawiałem nad tym i też jest dla mnie bardzo trudna rzecz, chociaż szczerze powiedziawszy, wydaje mi się bardzo naciągane pytanie, gdzie zostaną, bo raczej naturalną rzeczą wynika, jeżeli jedni zostaną, to zostaną tam, gdzie byli, nie zostaną wzięci, nie? Więc... Tu jest pytanie, czy czasami nie jest nie ma takiej sytuacji, nie wiem, ja się zastanawiam teraz głośno, tu mówię, nie mam koncepcji, nie siedzę tak głęboko jak ty w tym, czy nie ma takiej sytuacji, o której mówi Biblia w jakimś innym fragmencie, że ktoś zostanie wzięty na sąd, gdzieś przy końcu tego czasu, kiedy Pan Jezus powróci. Bo to by było bardziej logiczne do tego, nie? Znaczy tak, wiem. Bardziej logiczne z tego względu, że jak pytasz, gdzie, jak ktoś zostanie wzięty, to naturalną rzeczą jest. Ale zaraz, ale tu jest napisane gdzie w odniesieniu do pozostawionych, a nie do wziętych. No bo tu jest tak napisane. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony, a odpowiadając mówią do niego: gdzie, Panie? Ale to jest odpowiedź na to pytanie, czy gdzie zostawiony?
zostanę, czy gdzie zostanie? Mnie się wydaje, że chodzi o pozostawionych, dlatego że to pada jako ostatnie. I to jest... Nie wiem. Dobrze, no... Nie, no po prostu, bo to nie jest wyciszenie, bo jeżeli tak zakładamy, że oni zawsze pytają o ostatnie, no to nie jest tak naturalne. Nie? No dobrze, rozumiem. Jeżeli masz jakiś lepszy pomysł, bo... Okej, jeżeli nawet są pozostawieni na sąd, no to gdzieś tam prawdopodobnie jest to podobne, dlatego że ci ludzie też nie uwierzyli, też zostali pozostawieni i też będą podlegali sądowi, prawda? Czyli, że tak powiem, czy z tej strony to zajdziemy ten fragment, czy z tamtej, to zostaje nam ta sama grupa ludzi. Nie, to jest rzeczywiście to trudne. Która nie została pochwycona i która w związku z tym będzie sądzona, no bo sąd Boży się wyleje po prostu w czasie tego wielkiego ucisku. Czyli tak czy inaczej mamy właściwie tych samych ludzi. Nie, to tylko była kwestia podwrócenia. Jako padlinie. No, dobrze. Nie będę się upierał. Wydaje mi się, że mówimy o tym samym. Ja też się nie upieram, tylko po prostu mówię o czymś takim naturalnym, czasami jest mi może zrozumieć i może to wynika z jakiegoś innego sposobu podejścia, myślenia, to chyba czasami. Ale jak mówię, naturalnie zawsze to jest gdzie ktoś zostanie zabrany. No właśnie tutaj też bym się nie upierał, znaczy nie upierał, no w ogóle się nie upieram, ale to jest tak samo można dyskutować z tym, gdzie zostanie wzięty, jak gdzie zostanie pozostawiony, prawda? Więc można dokładnie odbić piłkę i stwierdzić, no tak, ale w końcu może być mowa o pozostawionych albo o zabranych. Ale wiecie co, bo tutaj wcześniej pisze o locie, nie? Bo lot, Łukasz, to pisze o locie, że lot został wzięty, zabrany tak. Z Gomory, nie? Z tak. I sąd Boży szedł na tych, którzy, którzy właśnie zostali. Mm-hmm. Czyli jasno to wiedzieć, że sąd będzie na tymi, którzy zostali. Są też takie poglądy na to, bo różnie jest to tłumaczone. Mm-hmm. Gdzie padli na tam i sędy. Więc do pierwszego jest świetne tłumaczenie, gdzie jest ciało, tam i orły zbiorą się. Aha. To jest takie tłumaczenie. A do drugiego, gdzie padli na tam i sędy. Do pierwszego, czyli gdzie będzie zabrane. Gdzie ciało, tam i orły. Mm-hmm. A do drugiego, gdzie padli na tam sędy. Czyli jeśli to zostało, to... No są i takie tłumaczenia tego sformułowania. No w Habakuku na przykład, bo tu jest odnośnik do Habakuka, jak sobie patrzę w tej chwili, pierwszy rozdział Habakuka 8, werset 8. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe, jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. Z kolei, nie? Nie, ale to... Ono jest prawdopodobnie to samo w ogóle. I chodzi o to, że kontekst może nam pokazać, czy to jest orzeł, czy to jest sęp, nie? Gdzie zabrane, czyli gdzie ciało, tam i orły się zbiorą. Mhm. Natomiast drugi kontekst to zostanie, gdzie padnie na tam i sęp. A więc prawdopodobnie, nie wiem, no nie mam lepszego pomysłu. Wydaje mi się, że to jest mniej więcej tak. Czyli krótko mówiąc, co dalej jeszcze tutaj mamy? Zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca aż na drugi. To już mówiliśmy o tym, prawda? Że Izrael zostanie zgromadzony z rozproszenia i wtedy przyjdzie Pan i Izrael się nawróci. I to jest moment, o którym mowa u proroków, u Zachariasza i u paru innych miejscach, kiedy jest mowa o nawróceniu narodu izraelskiego po rozproszeniu, po zebraniu z rozproszenia. No i teraz właściwie tak. Tu jeszcze jest taki fragment od figowego drzewa. Uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. I tutaj różne, że tak powiem, są jakieś takie teorie w stosunku do tych kilku wersetów. Ja o tym wiem, ale
myślę, że nie ma sensu przy jakichś takich doktryny budować na zasadzie tych dwóch, trzech wersetów. Na przykład, że jak się w 48 roku Izrael powstał, to było to drzewo, które zmiękło, bo nie ma powodów, żeby tak uważać po prostu. To jest tak zwana egzegeza gazetowa, jak niektórzy mówią, newspaper egzegesis. I to jest pewna zasada, która jest podana. Pan Jezus mówi, obserwujcie to wszystko, obserwujcie to, bo jeżeli zobaczycie, że to już niedługo to. I na tym właściwie można poprzestać, żeby nie przesadzić w spekulacjach. Bo potem można właśnie zrobić coś takiego, że ponieważ 48, no to będziemy kombinować teraz i liczyć, kiedy to będzie wszystko, kiedy to pochwycenie będzie, czy kiedy koniec nastąpi. A Pan Jezus powiedział, żeby tego nie liczyć. Natomiast co do przeminięcia pokolenia, aż się to wszystko stanie, to jest bardzo prawdopodobne, że Pan Jezus mówi o pokoleniu, które wtedy będzie żyło. A nie wtedy, kiedy on żył, ani wtedy, kiedy będzie żyło pokolenie, które na przykład żyło w czasie powstawania, odradzania państwa Izrael w 48 roku. I to jest najbardziej chyba sensowna w sumie taka egzegeza tego fragmentu, żeby nie szukać rzeczy, które byłyby specjalnie naciągane. I właściwie można na tym skończyć, dlatego że tak, Ewangelia Marka w tym 13 rozdziale mówi prawie to samo, co Mateusz. Że nie ma co, że tak powiem, się jeszcze dodatkowo rozpędzać. I krótko mówiąc, apostołowie czy uczniowie zadali 3 pytania, otrzymali 3 odpowiedzi. Czyli znak zburzenia świątyni, jaki będzie? Jaki będzie znak końca wieku? I jaki będzie znak przyjścia Pana Jezusa? W chwale. Nie. To jest przyjście w chwale, które będzie widzialne dla wszystkich. Dla wszystkich. Tak. Pan Jezus, nie Pan Jezus, tylko apostoł Paweł mówi wyraźnie, że to będzie w mgnieniu oka, że zostaniemy wzięci, przemienieni i samo określenie harpazo oznacza, że ktoś czy coś zostaje gwałtownie wzięte skądś, wyszarpnięte. Że pójdziemy na obłoki. Tak jest powiedziane. Więc będzie to najprawdopodobniej wydarzenie całkowicie nagłe. Nikt się tego nie będzie spodziewał. I o tym też już mówiliśmy. I w Ewangelii Mateusza dalej w 36 wersecie, 24 rozdział, 36 werset do 44 jest taki fragment, który jest takim bonusem, o którym mówiłem, bo Pan Jezus odpowiedział już na wszystkie 3 pytania. I teraz jeszcze dodaje coś takiego od 36 wersetu. A o tym dniu i o godzinie nikt nie wie. I teraz sprawa jest taka. Tutaj w oryginale jest takie sformułowanie peride, to znaczy, że mówi, tak jakby otwierał nowy wątek Pan Jezus. A jeśli chodzi o to, to będzie tak, tak, tak i tak. Albo inaczej, jakbyśmy mówili, a w tej sprawie będzie tak i tak i tak. I parę razy apostoł Paweł też mówi peride, czyli mówi, a jeśli chodzi o pochwycenie, a jeśli chodzi o Dzień Pański, to będzie tak, tak, tak. I Pan Jezus wprowadza tu nowy wątek, w którym po odpowiedzeniu na wszystkie pytania już uczniów. I mówi im o czymś, co się stanie nagle. Tu jest napisane o Noem, o Locie i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że żeby czuwali, bo nie wiedzą, którego dnia Pan przyjdzie. Czyli mówi o czymś, co nie będzie zapowiedziane żadnym znakiem, a przed chwilą mówił o czymś, co będzie zapowiedziane wieloma znakami. Czyli albo sobie sam przeczy, albo mówi o dwóch odrębnych wydarzeniach. Stawiam na to drugie. Zwłaszcza, że wprowadza nowy wątek od 36 wersetu. Czyli Łukasz relacjonuje wszystko, co się wypełniło w 70 roku. Marek i Mateusz mówią o tym, co się będzie działo w czasach ostatecznych. Czy to jest jasne? Dobrze, w takim razie możemy przystąpić do głównego dzisiejszego tematu. Tak się składa, że będzie trochę może krótszy ten dzisiejszy temat,
Żona mi ostatnio mówiła, że strasznie to długie było i zmęczeni wszyscy byliście już. Oczywiście, no późno faktycznie jest, to nie jest godzina najlepsza na wykłady. Ja o tym wiem. Także postaramy się dzisiaj jakoś może to wszystko skrócić. Chciałem zacząć od tego, co było poprzednio, bo mówiliśmy na temat już konkretnie tysiącletniego królestwa, czyli ery mesjańskiej, tak? Mówiliśmy o tym, że w erze mesjańskiej na ziemi, która zresztą będzie tą ziemią tutaj, ta ziemia. Także jeżeli chodzi o świadków Jehowy, to oni coś gdzieś słyszą w jakiejś, jak to się mówi, parafii, ale nie bardzo wiedzą co. To jest ta ziemia, ta tutaj, na tej ziemi będą żyli ludzie w tysiącletnim królestwie, czyli w erze mesjańskiej, a nie na zawsze. To jest wielka różnica. Era mesjańska będzie trwała 1000 lat. Będą dwa rodzaje ludzi na niej mieszkać na ziemi, która będzie tą ziemią. Jeden rodzaj to będą wszyscy ci, którzy zmartwychwstaną. Każdy w swoim porządku, o czym mówiliśmy. I to będzie cały lud Boży. I wtedy będzie to, co Pan Jezus mówił, że przyjdą ze wschodu i zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, prawda? Ci ludzie w ciałach uwielbionych będą rządzić wraz z Chrystusem w tym tysiącletnim królestwie. Będą określone bardzo, bardzo określone te rządy będą, to znaczy będą sędziowie, będą radcy, będzie książę, będzie nim Dawid, będzie król i będzie nim sam Mesjasz. I będą ludzie, którzy właśnie po zmartwychwstaniu otrzymają obietnice, których nie otrzymali dopóki aż za życia swojego. Bo pamiętacie list do Hebrajczyków, tam 11:39, oni wszyscy poumierali, nie odziedziczywszy tego, co głosiły obietnice. Dlaczego? Dlatego, żeby oni nie osiągnęli celu bez nas. To jest przepiękny werset. Bo to mówi o tym, że wszyscy razem jako lud Boży odziedziczymy ten sam cel. I to będzie piękne, kiedy my wszyscy razem będziemy rządzić w tysiącletnim królestwie. Zobaczymy Abrahama, zobaczymy Izaaka, zobaczymy Jakuba, zobaczymy Dawida, wszystkich zmartwychwstałych i będziemy razem z nimi wtedy w ciałach uwielbionych. Mówiliśmy o tym, jaka będzie ogólna charakterystyka tych rządów ziemi, która będzie odnowiona, gdzie będzie pokój utęskniony przez wszystkich. Przekują miecze na lemiesze, ziemia będzie rodzić, nikt nie będzie uczył sztuki wojennej. Zupełnie inny w ogóle schemat, że tak powiem, odżywiania w biologii zaistnieje. Tam jest napisane wyraźnie o tym, że już nie będzie tego, co nie będzie... Jak to? Łańcucha pokarmowego, jaki znamy dziś, tak? To znaczy, że drapieżniki nie będą pożerały innych zwierząt, prawda? Będą się żywić tym tak, jak żywiły się na początku, zanim jeszcze był tak zwany upadek w Edenie. Mówiliśmy o tym, że Izrael jako naród zostanie wyniesiony ponad narody pogańskie, natomiast ci, którzy ciemiężyli Izraela, będą mu służyć. Mówiliśmy również o tym, że podstawą odrodzenia Izraela jest nowe przymierze, które zostało zawarte z Izraelem, z domem Izraela i z domem Judy. Resztka Izraela w nie weszła. Poganie zostali zaproszeni do tego samego przymierza. Następnie Bóg stworzył kościół z pogan i z Żydów. I na końcu wielkiego ucisku, kiedy Izrael zawoła do swojego Boga i Mesjasz przyjdzie, to wtedy cały Izrael się nawróci, żyjący oczywiście wtedy, cały Izrael się wtedy nawróci i wejdzie w nowe przymierze. I stanie się to, co zapowiadali prorocy, Mojżesz, że oni będą wszyscy wtedy znali Pana. Tak jak pisał Jeremiasz i to jest powtórzone w liście do Hebrajczyków. Następnie będzie wypełnione to, co jest napisane w przymierzu Abrahamowym. Dlatego, że przymierze Abrahamowe nigdy nie zostało anulowane. Ono cały czas funkcjonuje i na mocy tego przymierza Izrael jest narodem wyjątkowym,
według ciała i pozostaje narodem wyjątkowym. I Izrael dostał obietnicę ziemi, którą otrzyma właśnie w erze mesjańskiej. Pokazywałem wam, jak to będzie wyglądało, te granice, prawda? O. Mówiliśmy o tym, że pod koniec Wielkiego Ucisku będą miały miejsce ruchy tektoniczne potężne, będą trzęsienia ziemi liczne, zresztą Pan Jezus Mateuszu też tam jest mowa, nie? Będą liczne trzęsienia ziemi, ale na końcu to, co jest opisane w objawieniu w 16 rozdziale na przykład, w 17, tam jest mowa o wielu trzęsieniach ziemi, będą takie ruchy tektoniczne, że spełni się to, o czym mówili prorocy. A prorocy mówili taką ciekawą rzecz, że będzie góra święta, na której będzie świątynia Pana i że ta góra święta będzie najwyższą z gór. W związku z tym na terenie Izraela wypiętrzy się ta góra i ona będzie w formie takiego płaskowyżu. To jest tutaj w tym okienku. Będziemy chyba trochę na ten temat nawet czytać. Izrael, ten, który jest obiecany, ma inne granice niż teraz. Jest to jeden z powodów, dla których na przykład ortodoksyjni Żydzi w tej chwili nie uznają państwa Izrael. Bo oni stwierdzają, że to nie jest państwo, które jest obiecane, nie w tych granicach, które zostało obiecane i nie zostało stworzone przez Mesjasza. W związku z tym oni w ogóle nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Ciekawe, że Mahometanie bardzo często to pytują. Ale sami Żydzi nie uznają. No oni, Żydzi nie uznają, bo mają pewne powody. Mają księgę Ezechiela i w księdze Ezechiela jest wyraźnie napisane, co będzie komu przypadać. Więc skończyliśmy na czym? Na księdze Ezechiela, 48 rozdział. Mieliśmy to czytać. Więc zacznijmy dziś od tego. 48 rozdział Księgi Ezechiela. Księga Ezechiela, jeżeli jest czytana w sposób normalny, zgodny z zasadami, które podałem na początku, właściwie nie daje szans czytelnikowi innych niż rozumienie tego wszystkiego, co jest napisane literalnie, o ile to, co jest literalne, ma sens. I dopiero jeśli nie ma sensu, to wtedy można szukać sobie ewentualnych jakichś symboli. Jeżeli te symbole są, to one są gdzie indziej wyjaśnione w Biblii albo są na miejscu tłumaczone. No i w księdze Ezechiela mamy wiele rozdziałów. Od rozdziału 40 właściwie do rozdziału 48 jest 8 bitych rozdziałów na temat świątyni przyszłości, Izraela w przyszłości i tego wszystkiego, co się będzie działo w erze mesjańskiej. 48 rozdział, wersety 8 do 20. O, 8 do 20. Dobrze, niech będzie. Chociaż możemy zacząć nawet wcześniej, dlatego że od wersetu 1 do wersetu 7 jest napisane, jak będą dzielone działy dla każdego plemienia po kolei. Tak mówi Wszechmocny Pan. W tych granicach podzielicie ziemię na własność dziedziczną między 12 plemion izraelskich. Józef będzie miał 2 działy. Każdy otrzyma z niej taki sam dział dziedziczny, gdyż przysiągłem, że wam dam ją waszym ojcom. Dlatego ta ziemia przypadnie wam na własność. I teraz po kolei. Granica ziemi od północy jest taka. Od Morza Wielkiego w kierunku na Hetlon, tam gdzie się idzie do Hamat Zedat. Czyli to jest ta granica na samej górze. Morze Wielkie to jest Morze Śródziemne. I potem po kolei Berota, Sybraim, który jest między Damaszkiem, Hamat, to są wszystko od 13 wersetu w 47 rozdziale, wcześniej, kolumna wcześniej. A później od początku 48 rozdziału jest napisane po kolei.
Dan, wzdłuż Dana, Aser, potem wzdłuż Aseru, Asera, Naftali, potem Manases, Manases, za nim Efraim, za Efraimem Ruben i tak po kolei, jak jest napisane. Czyli mamy Dan, Aser, Naftali, Manases, Efraim, Ruben, Juda, a na południu mamy Benjamin, Symeon, Isachar, Zebulon i Gad. Dział księcia będzie, czyli dział Dawida, będzie na górze i dział Lewitów będzie też na górze. Oni nie będą mieli swoich własnych działów na ziemi całej, tylko na wzgórzu świątynnym. Od 8 do 20 wersetu, gdybyście dokładnie to przeczytali, bo to jest trochę skomplikowane. Wzdłuż działu Judy od strony wschodniej do strony zachodniej będzie danina, którą złożycie. 25 tysięcy łokci szerokości, długości tej samej i tak dalej, i tak dalej. Cały ten fragment od 8 do 20 wersetu to jest po prostu mapa, która została najnormalniej w świecie poprzez ten opis słowny tak jakby wyrysowana. Te wszystkie łokcie można przeliczyć sobie na metry, potem na kilometry. Jak ktoś ma ochotę, to może się tym pobawić. Natomiast z tego wszystkiego, co tu jest napisane w tych wersetach, pojawia się taki obraz, że będzie to właśnie taki prostokąt, na którym będzie, który będzie podzielony na dwie części. Część północna, gdzie będzie świątynia w środku prostokątu, będzie należał do kapłanów, do lewitów, a dokładnie do synów Sadoka, którzy tam w Ezechielu bodajże jest w którymś momencie napisane, że Sadok okazał się wiernym, prawda? Wobec tego synowie Sadoka jako kapłani odziedziczą te działki. Ci, którzy będą służyli świątyni bliżej, będą mieli bliżej tam, bo oni będą cały czas, i inni lewici, którzy nie będą służyli w świątyni, a będą pochodzili z tego plemienia, będą mieli tą działkę południową. Tutaj to wszystko, co się nazywa daniną, to są po prostu tereny określone. Tutaj na dole będzie kwadrat o boku bodajże 15 kilometrów i to będzie miasto, czyli Jerozolima. Po lewej i po prawej stronie będą pola uprawne Jerozolimy. I teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz. Będzie rzeka, która będzie wypływała spod progu przybytku. Czyli to, co tutaj widzicie, to jest taki diagram świątyni, ale bez tej rzeki. Ja ją tutaj może jeszcze raz pokażę. To jest to. O, mniej więcej tak to wygląda. Razem z wymiarami. Przeczytajmy teraz fragment z 47 rozdziału Ezechiela. Wersety 1-12. Ezechiel 47, 1-12. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną, do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci, kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. Znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci, kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był już to potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. Gdy wracałem,
Widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od En-Gedi aż do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą też będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. I jakby tak zobaczyć sobie tą rzekę również, która wypływa spod progu, to mniej więcej będzie wyglądało tak. Rzeka idzie najpierw ku wschodowi, potem idzie na południe, przechodzi przez te obszary Lewitów, a potem się rozwidla. Część wpada do Morza Śródziemnego, a część wpada do Morza Martwego i dlatego Morze Martwe ożyje. Tam będą sieci, jak jest napisane u Ezechiela. I będą przy okazji będzie nawodniony ten obszar uprawny. To jest taki motyw przy okazji tego, że to jest mapa. To jest taki motyw. Te drzewa, to życie. To drzewo życia było motywem w Edenie. Drzewo życia jest takim motywem, który jest w erze mesjańskiej. I drzewo życia jest tym samym motywem, który powtarza się jeszcze później w Nowej Jerozolimie. A to będziemy mówili o tym na końcu. Teraz, w takim razie, przypomnijmy sobie ten fragment z Ezechiela 37. To są dwa wersety. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Czyli w tym miejscu na górze będzie świątynia. I do tej świątyni powróci Boża chwała. W 43 rozdziale Ezechiela jest mowa o tym, jak Boża chwała na nowo wypełnia świątynię. To są wersety od 1 do 9. Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum Jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia zajaśniała od Jego chwały. A widzenie, które miałem, było podobne do owego widzenia, które miałem wówczas, gdy przybył, aby zniszczyć miasto, i podobne do owego widzenia, które miałem nad rzeką Kebar, i upadłem na twarz. Gdy chwała Pana weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi, wtedy Duch uniósł mnie i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto świątynia była pełna chwały Pana. I słyszałem kogoś mówiącego do mnie ze świątyni, podczas gdy mąż stał obok mnie. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. Już nigdy dom izraelski, ani oni, ani ich królowie nie będą bezcześcili świętego mojego imienia przez swoje wszeteczeństwo i zwłoki swych królów, gdy umrą. Gdyż kładli swoje progi obok moich progów i stawiali swoje odrzwia obok moich odrzwi, zostawiając tylko mur między mną a sobą. I bezcześcili święte imię moje przez ohydne swoje czyny, których się dopuszczali, także zniszczyłem ich w moim gniewie. Gdy więc teraz oddalą ode mnie swoje bałwochwalstwo i zwłoki swoich królów, zamieszkam wśród nich na wieki. W Ezechielu wcześniej jest taki opis, kiedy świątynię opuszcza, znaczy chwała Boża opuszcza świątynię. I chwała Boża opuściła świątynię wschodnią bramą, i chwała Boża do świątyni powróci bramą wschodnią.
I ta brama zostanie zamknięta i ta brama już nie będzie otwierana, dlatego że właśnie chwała Boża tą bramą wróciła. Ponieważ chwała Boża tam wróci, z czym to będzie związane? Z obecnością samego Boga w świątyni, czyli z obecnością Mesjasza, który jest Bogiem wcielonym. Ciekawym szczegółem jest to, co pisze Jeremiasz. Jeremiasz 3,16. Jeremiasz 3,16. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. Czyli w świątyni, o której mówimy, w erze mesjańskiej, nie będzie skrzyni świadectwa. Dlaczego nie będzie tej skrzyni? Bo nie będzie potrzebna. Ponieważ wszystko, co w tej świątyni było, całe świadectwo, świadczyło o tym, który miał przyjść. A ten, który miał przyjść, będzie we własnej osobie. Słowo, manna i przywództwo, bo ten kij, który zakwitł przecież, ta laska Arona, to była laska przywódcy. Wszystko to będzie uosobione w Mesjaszu, który we własnej osobie będzie na ziemi. I dochodzimy w tym momencie do ciekawego tematu, bo w księdze Ezechiela od 44 rozdziału do 46, dokładnie do 24 wersetu tego rozdziału, jest bardzo szczegółowo opisany system ofiarniczy. No i tu jest problem dla wielu. Dlaczego w takim razie system ofiarniczy ma być w erze mesjańskiej, skoro jedna ofiara została już złożona i żadnych ofiar już składać nie trzeba? Jeżeli czytamy to konsekwentnie wszystko, co jest napisane w taki sposób, jak czytamy i rozumiemy to wszystko do tej pory, to znaczy, że ten tekst dotyczący systemu ofiarniczego też należy tak przeczytać. Po prostu system ofiarniczy będzie. Będą składane ofiary, będą kapłani, będzie ołtarz. Jest tylko pytanie, po co? I czy ten system ofiarniczy kłóci się z tym, co się stało na Golgocie, czy on się nie kłóci z tym, co się stało na Golgocie? Pierwsza sprawa jest taka, że ten system ofiarniczy w erze mesjańskiej to nie jest ten sam dokładnie system, który był za czasów Mojżesza. Tam są różne szczegóły różniące jeden system od drugiego. Więc to nie jest powrót do zakonu, tak zwany. Bo po prostu ja widzę, że czasem wierzący ludzie z pogan, jak się mówi zakon albo Mojżesz, albo prawo, to po prostu stwierdzają, że coś nie gra. Bo łaska jest. W takim razie nie rozmawiajmy na temat zakonu, prawa i tak dalej. Jedno jest i drugie. Jedno jest i drugie. I Bóg dał jedno i drugie. Zbawienie zawsze było przez wiarę. Zawsze. Wszystko jedno. Czy to był Abraham, który został usprawiedliwiony. Dlaczego? Bo uwierzył Bogu, prawda? Czy to był Dawid? Czy to był którykolwiek z proroków, innych mężów bożych sprzed Golgoty? Oni zawsze przyjmowali usprawiedliwienie przez wiarę. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli nie wiedzieli, nie mieli zielonego pojęcia, że przyjdzie Jezus, że odda swoje życie, chociaż niektórzy mieli wizje prorocze, naprawdę, których być może sami do końca nie wiedzieli. Tak jak Abraham, który mówi, Pan przygotuje sobie baranka, prawda? Po czym zobaczył kozła, ale Pan przygotuje sobie baranka. Miał takie widzenie. I oni wszyscy byli usprawiedliwiani wyłącznie zawsze przez wiarę. Nawet jeżeli ktoś przychodził do świątyni, składał ofiarę Bogu, to oczyszczała go ta ofiara, ale oczyszczała go tak, że mógł stanąć przed Bogiem. Do tego, żeby go oczyściła, była potrzebna oczywiście wiara tego człowieka, nie tylko rytuał wykonywany. Zasada była taka, że te wszystkie ofiary nigdy
nie gładziły grzechu. I to jest napisane wyraźnie w Hebrajczykach 9:13, 10:1-4. Te ofiary składane rok czy dzień w dzień przez kapłana nigdy nie mogły grzechu zgładzić. Czyli nie mogły spowodować nowego narodzenia w człowieku, który składał te ofiary. I one nie były po to w ogóle dane. One były dane po to, żeby można się było zbliżyć do Boga, a żeby się można było zbliżyć do Boga w sensie rytualnym, to należało się oczyścić, a bez krwi, bez wylania krwi nie ma oczyszczenia grzechu. Bóg powiedział, że On zamieszka wśród Izraela w tej świątyni. Chwała moja tam będzie mieszkać, powiedział. Czyli On tam mieszkał i bardzo często, zauważcie, że na przykład w prawie mojżeszowym jest bardzo często taki zwrot, bo ja jestem wśród was. Nie będziesz robił tego, bo ja jestem wśród was. Oczywiście do nas, to też nas dotyczy, tylko wtedy Izraelici, tak, mieli obecność Boga i nie mieli odrodzonych serc, obrzezanych. Nie mieli jeszcze świadomości tego, że mogą mieć zgładzone grzechy w ogóle. Jeżeli któryś się nawracał, to nawracał się w taki sposób, że wierzył Bogu, ale nie wiedział, co to jest krew baranka, nie wiedział, co to jest Ewangelia, na ten temat nie miał pojęcia. Wobec tego te ofiary ich oczyszczały w sensie rytualnym, bo Bóg był pośród Izraela, ale nie gładziły ich grzechów. W milenium, czyli w tej erze mesjańskiej, zauważcie, będą dwa rodzaje ludzi, jak mówiliśmy. Będą ci, którzy są w ciałach uwielbionych i ci, którzy będą w ciałach skażonych. I teraz w milenium będzie w świątyni przecież zamieszkiwał sam Bóg, który jest święty. W związku z tym ci, którzy będą w ciałach skażonych, będą musieli coś zrobić, żeby móc się stawić przed Bogiem. Oczyścić się w sensie rytualnym. I to całe, ten cały system kapłański i ofiarniczy w milenium nie będzie służył temu, żeby gładzić grzechy, bo tylko jedna ofiara gładzi grzechy, natomiast będzie służyć temu, żeby oni mogli stanąć przed żywym Bogiem. Po prostu tak będzie. Nie jest to powrót do mojżeszowego zakonu, nie jest to zaprzeczenie ofierze z Golgoty. Ten system nie przejmie tego, co jedna jedyna ofiara mogła dać. I nie będzie powodował nowego narodzenia, bo ono jest tylko przez wiarę i tylko w jedną krew. Natomiast ci ludzie będą musieli się stawiać przed Bogiem. A żeby się stawić przed świętym Bogiem, widząc Go we własnej osobie, to trzeba będzie się po prostu rytualnie oczyścić. Bo będą pielgrzymki na przykład przecież, nie? W Księdze Zachariasza czytamy, że będą się wszyscy musieli stawić na święto szałasów w Jerozolimie, przed Panem. Czy to jest jasne? No, rozumiem, że trudne. Trudne. Jak jest, jeśli chodzi o krew, znaczy tam dalej mojżeszowe były ofiary ze zwierząt, tutaj też mowa jest o ofiarach ze zwierząt? Tak. Pomimo tego, że już tak powiem, nawet powiedziałeś, że będzie tego łańcucha pokarmowego. Mhm. No zwierzęta nie będą zjadały siebie nawzajem, że tak powiem. Czyli ten łańcuch pokarmowy w tym sensie zostaje zmieniony. Natomiast no, najwyraźniej będą ofiarowane. Będą kapłani, którzy będą mieli ołtarze, którzy będą to po prostu robić. I może trudno się z tym pogodzić, ale jeżeli się popatrzy na to z tego punktu widzenia, czemu to będzie służyć, a czemu nie, i z takim zastrzeżeniem, że to nie będzie gładziło grzechów, bo i tak każdy będzie się musiał nawrócić i każdy będzie musiał uwierzyć w Jezusa, żeby zostać zbawionym, to wtedy może łatwiej jakoś, powiedzmy, pogodzić się z tym, co jest po prostu napisane, no bo nie widzę jakoś innego wyjścia niż pogodzić się z tym, co jest napisane, jeżeli tak jest. Dobrze. Mapę Izraela w tysiącletnim królestwie już omawialiśmy. I na koniec dzisiaj chciałbym jeszcze powiedzieć o Jerozolimie, tysiącletnim królestwie, w
W księdze Ezechiela, na końcu, 48 rozdział, wersety 30-35. Jest napisane coś takiego. A oto są wyjścia z miasta od strony północnej 4500 łokci rozciągłości. Bramy miasta są nazwane według plemion izraelskich. Trzy bramy w kierunku północy. Jedna brama Rubena, jedna brama Judy, jedna brama Lewiego. Od strony wschodniej 4500 łokci rozciągłości. Trzy bramy. Jedna brama Józefa, jedna brama Beniamina, jedna brama Dana. Od strony południowej 4500 łokci rozciągłości, trzy bramy. Jedna brama Symeona, jedna brama Isachara, jedna brama Zebulona. Od strony zachodniej 4500 łokci rozciągłości, trzy bramy. Jedna brama Gada, jedna brama Asera, jedna brama Naftalego. Obwód miasta wynosi 18 tysięcy łokci, a nazwa miasta będzie od dziś brzmieć Pan tam mieszka. Pan tam mieszka. Dlatego, że Pan będzie tam mieszkał. Teraz Psalm 122, 1-9. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem zbudowany jak miasto całe w jedno spolone, do którego pielgrzymują plemiona Pana, według prawa Izraela, aby tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu, niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Izajaszu 4:2-6, już czytaliśmy to. Jest napisane, że właśnie tam w Jerozolimie zasiądzie Pan, aby sądzić narody. Może ja to jeszcze przeczytam. W owym dniu latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie, ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. Gdy Pan zmyje brud córek syjoński, usunie plamy krwi z Jeruzalemu, tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia, wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona i namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoje i schronienie przed burzą i deszczem. Jerozolima będzie stolicą pokoju, świętości, prawa i sprawiedliwości. To można przeczytać w księdze Jeremiasza 33, wersety 9-11, jak ktoś będzie chciał sobie sprawdzić, i w Zachariaszu 2 rozdział, werset 14-16. Tam Pan zamieszka w Jeruzalem pośród Izraela i wszystkich narodów. Dwa miejsca na ziemi pozostaną ruiną. I to będzie taka pamiątka dla tych, którzy będą wtedy żyć. W Izajaszu w 13 rozdziale, Księga Izajasza, rozdział 13, wersety 20-22. Tam jest proroctwo dotyczące Babilonu. Może od 19 przeczytam. I stanie się Babilonem perłą królestw, z Babilonem pełną perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia. Żaden Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze.
Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. Bliski już jest jego czas, a jego dni nie ulegną zwłoce. Tak. To jest Babilon, jest w Iraku i to jest ten Babilon, który zostanie odbudowany w czasie wielkiego ucisku, a może nawet i wcześniej trochę. Stanie się wtedy centrum właściwie handlu światowego i ogólnie jakby stolicą świata nową. Natomiast zostanie zburzony i to, co pisze Jeremiasz i Izajasz, dotyczy czasów ostatecznych i tu jest napisane, że już nigdy nic tam nie zamieszka i nikt tam nie zamieszka. I to dotyczy zburzenia tego Babilonu wtedy i pozostawienia go jako na pamiątkę, że tak powiem, ku pamięci tych, którzy się zbuntowali przeciwko Bogu. Że niektóre proroctwa są interpretowane w ten sposób, że to wtedy zostało i już nigdy, a tymczasem w Babilonie coś się dzieje w tej chwili. To nie jest tak, że on jest w ogóle niezamieszkany. Nawet z tego, co wiem, to Husajn próbował go odbudować. Natomiast te proroctwa mówią o tym, co się stanie w czasie ostatecznym. Drugie miejsce, które będzie zostawione jako ruina, to będzie Edom. I Izajasz prorokuje w 34 rozdziale w wersetach 8 do 15. Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. To też potoki Edomu zamienia się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorącą. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze. Z pokolenia w pokolenie będzie pustynią po wiek wieków, nikt nie będzie nią chodził. Pelikan i jeż zagnieżdżą się w niej, a sowa i kruk będą w niej mieszkać. Pan rozciągnie na niej sznur na spustoszenie i ustawi wagę na zniszczenie. Fauny będą tam mieszkać, nie będzie tam dostojnych narodów, królestwa nie będzie się obwoływać, a wszyscy jego książęta będą niczym. Jego pałace porosną cierniem, pokrzywy i osty będą w ich zamkach i stanie się z mieszkaniem szakali siedzibą strusi. Świstaki natkną się na hieny i fauny będą się wzajemnie nawoływać, tylko upiór nocny będzie tam odpoczywał i znajdzie dla siebie schronienie. Tam wąż będzie się gnieździł, znosił jaja, wylęgał je i zbierał młode przy sobie. Tam tylko sępy skupiać się będą jeden z drugim. Badajcie pismo Pana, 16 werset, i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostanie bez drugiej. Gdyż usta Pana to nakazało i Jego duch je zgromadził. Edom kiedyś wystąpił przeciwko Izraelowi. Edomici wystąpili przeciwko Izraelowi, kiedy Izrael chciał przejść pustynią. A Edomici, którzy byli właściwie przecież są spokrewnieni, prawda? Bo przecież to są synowie Ezawa. Oni na to nie pozwolili, napadli na nich. I Bóg im to naprawdę pamięta. Także dwa miejsca pozostaną ruiną. Jeden to będzie Babilon, a druga to będzie Edom. Edom jest w dzisiejszej Jordanii mniej więcej. To jest na, ja wiem, północnym wschodzie chyba Izraela, tak mi się wydaje. Góry. W każdym razie jest obszar górzysty, na którym dzisiaj jest państwo, które się nazywa Jordania. W Edomie jest słynna Petra. To jest takie miasto, które jest wykute w skale. Bardzo piękne zresztą. I do tej Petry najprawdopodobniej będą uciekali Żydzi, którzy będą przez Antychrysta gonieni w drugiej połowie ucisku siedmioletniego. Tam jest takie miejsce. Nie ma tam żadnego wjazdu do tego miejsca. Skała lita i tam jest właściwie miejsce wjechać można tylko na jeden konny może wjechać. Nie ma więcej miejsca na nic. I Petra nazywa się po hebrajsku Bosra, a Bosra to znaczy owczarnia. I nawet w którymś miejscu jest napisane u proroków, że Bóg zgromadzi ich tam owczarnie w tym miejscu. Wtedy, kiedy będzie chronił Izraela w czasach ostatecznych. Na dzisiaj to jest wszystko. Nie chcę przedłużać, bo nie mam potrzeby. Została nam jeszcze sprawa tego, co się będzie działo na końcu tysiącletniego królestwa, czyli po upływie tysiąca lat, jak pisze apostoł Jan w objawieniu. No i to, co się będzie działo w wieczności, a to zamkniemy już w jednym i ostatnim wykładzie
Czyli chyba za tydzień. Dobrze. Proszę? Na dzisiaj tak. A to w ogóle tyle będzie za tydzień. Chyba, że będą jeszcze jakieś pytania. Jeżeli są teraz, proszę bardzo. Mamy w pół do dziewiątej. Proszę? Będzie. Wieczność będzie. Ale mam prośbę, bo Emma z Polski dostała znowu.